Dzień dobry, jeszcze raz ja, Barbara z Krakowa. Chciałam Państwa troszkę rozweselić po tych smutnych refleksjach, bo musimy czymś się ucieszyć. Pozwolą Państwo, że przeczytam kilka takich humorystycznych wierszy. Więc pierwsze to jest wiersz Striptease Babuni. Pisze to moja koleżanka z fundacji Ada Czuła. W piękny i ciepły letni poranek wyszła babunia na skwer przed ganek. Gołąb na drzewie przestał fotokować, kiedy zaczęła rzeczy zdejmować. Zdjęła kurteczkę i puloverek, zdjęła spódniczkę, zdjęła sweterek, potem bluzeczkę jak mleko biało, różową halkę w koronkach całą oraz nosidła na dwa piersiątka, stary gorsecik, ślubna pamiątka. Zdjęła pończochy na dzionki chłodne, wreszcie barchany zdjęła niemodne, takie z nogawką aż po kolana. Zgadnijcie, była jeszcze ubrana, kiedy już wszystko zdjęła ze sznurka, to pożegnała sąsiada Jurka. I to już koniec był zdejmowania z długiego sznura suchego prania. Teraz striptease w męskim wykonaniu. Zazdrościła płci pięknej, silna, brzydka płeć, że ta słaba, nadobna striptease może mieć. Brak męskiego stripteasu cień na męskość kładzie. Zaczęły się obnażać nocą na estradzie. Wychodzi pan na deski, ściąga z siebie szmatki, koszulę, podkoszulę, spodnie, potem gatki. Prężu się przed widownią i robi przysiady, ale jednego mięśnia napiąć nie da rady. Staje na jednej nodze i chodzi okrakiem. Wygląda jak w stodole cep z małym bijakiem. Wije się, uśmiecha, czeka na oklaski, ale jaki entuzjazm może wzbudzić płaski? Na darmo się wysila i na darmo gnie się. Może w głowie pogrzebie i rozum pokaże, choć Bozia mu nie dała niczego w nadmiarze. To jest takie poważniejsze, dodamy później. A teraz przeczytamy ten wiersz, który mniemają niektórzy, że napisała Wisława Szymborska. Wisława Szymborska się odżegnywała od niego, ale bardzo dobry. Jak się czuję? Kiedy ktoś zapyta, jak się dziś czuję, grzecznie mu odpowiem, że dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko. Astma, serce mi dokucza i mówię zadyszką. Puls słaby, krew moja w cholesterol bogata, lecz dobrze się czuję jak na swoje lata. Bez laseczki teraz chodzić już nie mogę, choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. W nocy przez bezsenność bardzo się morduję, ale przyjdzie ranek, znów dobrze się czuję. Mam zawroty głowy, pamięć figle płata, lecz dobrze się czuję jak na swoje lata. Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, że kiedy starość, niemoc przychodzi, to lepiej się zgodzić ze strzykaniem kości i nie opowiadać o swojej słabości. Zaciskając zęby, z tym losem się pogódź i wszystkich wokoło chorobami nie nuć. Powiadają, starość okresem jest złotym, kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym. Oczy na stoliku, zanim się obudzę. Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę. Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie murtuje, czy to wszystkie części, które się wyjmuje. Za czasów młodości, mówię bez przesady, łatwe były biegi, skoki i przysiady. W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą. A teraz na starość czasy się zmieniły. Spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły. Dobra rada dla tych, którzy się starzeją. Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
kiedy wstaną rano, części pozbierają, niech rubrykę zgonu w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i dobrze się czują. Dziękuję. Teraz jest dalej Ada Czuła. To jest bardzo dobre westchnienie do świętego Walentego. Och, święty Walenty, dostaniesz podzięki, gdy mą chorą żonę uzdrowisz od ręki. Już od paru lat jest jakaś niezdrowa, gdyś ja się chcę kochać, to ją boli głowa. Codziennie wieczorem skwaszoną ma minę, więc nie mam ochoty włazić pod pierzynę. W zamian rozbujała się żądza pieniądza, a ona tyram jak wół co dzień, przeżywając mękę, a ona po setki wciąż wyciąga rękę. Jęczy, jakby miała porodowe bóle, gdy przyjdzie jej sprzątać albo prać koszulę. Bo trudno oderwać ją od telefonu. Koszulę prasuje od wielkiego dzwonu, bo trudno oderwać ją od telefonu. Potrafi powtarzać to samo dwie doby. Myślę, że dostała papuzie choroby. Karmi mnie codziennie zupą kwaśniewskiego. Stale się odchudza, chociaż nie wiem z czego. Tłumaczę, że jestem normalnym facetem, nie mam ochoty sypiać ze szkieletem. Mówię o zaniku pośladka i brzucha. Nic nie odpowiada, chyba jak pięgucha. Zdarza mi się czasem, że na rajd wyjadę, nos się jej wydłuża, zaraz węszy zdradę. Wzrok ma bystry jak u drapieżnego ptaka. Nie uda się przed nią schować za skórniaka. Wypatrzy blond włosek w jasnym garniturze i wrzeszczy, że ciarki przechodzą po skórze. Nie przerwię pisania, dalej snuję wątek. Jestem pewien, że to histerii początek. Dawniej była słodka, dobra, spolegliwa, gdy dziś ją dotykam, parzy jak pokrzywa. Życie mi zatruwa jak wilczą jagodę. Ratuj moje życie, bo mi życia szkoda. Ciężar mojej piersi przygniata kamień. Uzdrów ją lub zaraz na sąsiadkę zamień. To striptease babuni już czytaliśmy. To jest dobre. Życie emeryta. To jest wesołe, ale jak się człowiek zastanowi, to bardzo smutne. Życie emeryta w Polsce. I jak ma żyć emeryt na Bożym świecie, gdy go niemiłosiernie bieda zewsząd gniecie? Aby opóźnić z głodu odejście w zaświaty, ułożył plan przeżycia niezmiernie bogaty. Nauczył się żyć skromnie. Miesiąc za miesiącem, nim zjawi się listonosz, wiązać koniec z końcem. Wstaje rano, gdy słonko w domu płoszy mroki i wówczas do łazienki kieruje swe kroki. Zwykle w ciemnościach to niedomowa łazienka. Projektant chciałby była zawsze bez okienka. Emeryt oszczędzanie grosza nie ma na względzie, składa się po omacku, nim na muszli siedzie. Muszla jest metr od ściany. Łazienka malutka, więc wyprawa w ciemnościach bywa zwykle krótka. Papierki gazetowe są już pokrojone. Zadbał to już wcześniej, poszedł na stronę. Już siłą wodospadu ciurka muszli woda, serce się ściska, bo wody też szkoda. Rok temu zamontował w domu wodomierze, odtąd zawsze łzę roni, kiedy wodę bierze. Ząbki też trzeba umyć, przynajmniej wypłukać. Leżały nocą w szklance, więc mogły się zbrukać.
Trzeba dbać o urodę, bielą ząbków błysnąć, spocić się nieraz trzeba, by pastę wycisnąć. Stóp już odchudzanej przez miesiąc z okładem, ale sprytny emeryt na to ma radę. Posłuży się korbką, starą wyrzymaczką, dostał ją od sąsiadki, która była praczką. Jama ustna czyściutka, czas na resztę ciała, tę co przy wyrzymaniu trochę się przegrzała. Według mojego zdania i doktora naturysty, człowiek zdrowy jest wówczas, gdy od rana czysty. Więc myję uszy, szyję, policzki, bródkę w zimnej wodzie, bo piecyk zamknięty na kłódkę. Ciepła woda w kraniku, luksus jakich mało. Trzeba myć w zimnej wodzie i hartować ciało. Mydło na umywalce jest tylko dla gości. Za częste używanie emeryta złości. Koszule oraz gatki pierze w zwykłym proszku, a więc prania na pranie żółkną mu po troszku. Nieraz sobotę nogi umyć ma ochotę, ale kiedy pomyśli, że całe 2 złote musi wydać na mydło, znów z emerytury szoruje nogi szczoteczką aż do czystej skóry. Wykąpany, ubrany w szmateksu ubranko, leci chyżo do kuchni, by zrobić śniadanko. Pokroi czerstwy chlebek, w mloku go namoczy, ze wzruszenia mu czasem zwilgotnieją oczy. Publiczność nie dowierza i pyta dlaczego. Ponieważ ma dostatek chleba powszedniego. Teraz wróg idzie miotła, nieładna z wyglądu, ale ekonomiczna, nie zużywa prądu. Komfort może jest mniejszy, lecz efekt podobny. Oszczędność za to spora. Emeryt niegłodny, aby zgubić kalorie, idzie na spacerek między bloki chodnikiem podziwiać plenerek. Plenerek pewnie Zosia nam to przeszkadza. Tramwaj stał się luksusem dziś dla emeryta, odkąd VAT doliczono, chodziarstwo rozkwita. Jeszcze jedna podwyżka. Mówi mąż do żony, medal Korzeniowskiego będzie zagrożony. Szczęśliwy jeździ sobie w niedzielę i piątki, ten co w ojczyźnie dożył już 70. A dosyć coraz łatwiej lekarstwo kosztuje. Więc ubogi emeryt prochem się nie truje. Popija sok z marchewki, z ziółek herbatki, czuje się coraz lepiej, na buzi jest gładki. A ten, co na wycieczki co niedzielę chodzi, nie dosyć, że pięknieje, to czuje się młodziej. Czasem wyrusza w miasto, gdy zdrowie pozwoli, aby się wystawami nacieszyć do woli. Za nic ma mocz. Na mocz parcie, po obżarstwie wzdęcia, będzie leżał jak kłoda do rana w objęciach. Rano znów się obudzi w pięknym, wolnym kraju, gdzie duża część młodzieży codziennie jest na haju. Zawałowiec się zmaga z pijanym doktorem, społeczeństwo zdrowe, kasy chorych chore. Do śmietnika startuje w dzień piękny i słodny kilkoro emerytów. Kilku bezrobotnych. Większość ludzi u władzy grabie przypomina, a mlekiem, miodem miała popłynąć kraina. Zapowiada się sporo kłótni oraz zgrzytów, bo jeden pracujący, 5 emerytów. Ja głosem emeryta na cały kraj brzmię. Kapitalizm i owszem, wypaczenia nie. Obudziła się we mnie taka wielka siła, że odbiorę od ZUS-u, co kiedyś płaciłam. Zawzięłam się i twierdzę, że setki dożyję, chyba że mnie zatłuką bejsbolowym kijem. Patrzył na wasze buzie mocno przerażone. Nic to, emerytura ma swą drugą stronę. Budzik rano mnie drażni, śpię jak suseł w norze. Szef już nie rozkazuje, teraz już nie może. O urlopy nie żebrzę, sam się urlopuję. Jeździ na wycieczki, kiedy mu pasuje. Noce ma spokojne, nikt nie molestuje. A jeśli się zdarzy, że wolę poczuje, to kładzie się z wybranką wieczorem na łóżko. Tam pudełeczko z wiagrą czeka pod poduszką. Obudzi się wyspany o 6 nad ranem, bo kupił okazyjnie przeterminowane. Ci, co dzisiaj się śmieją z emeryta doli,
za miesiąc, rok lub za pięć będą jak on goli. Nie przeczytałam, już pomyliłam. No trudno, smutna rzeczywistość. Bardzo i jeszcze tu jest o odchudzaniu, jak takie panie, tego typu co ja, chcą się odchudzać. Nadeszły takie czasy, że się mnożą grubasy. To prawda oczywista, co czwarta to puszysta. Więc nieszczęsne kobiety stosują różne diety. Śniadanie, listek sałaty, sucharek i trochę herbaty. Na obiad malutki serdelek i jeden kartofelek. Lecz gdy wieczór nadchodzi, ktoś do lodówki się skrada i błogo się uśmiecha i co się da, zajada. A gdy się naje do syta, to do snu się układa i myśli, zacznę od jutra. I w błogi sen zapada. Tak dzień za dniem upływa, a kilogramów przybywa. A ja wam radzę, kochane, jedzcie wszystko z umiarem. Wyrzućcie wszelkie słodycze i nie przejmujcie się niczym. Nie jadajcie kolacji, mówią to nie bez racji. I nie słuchajcie leniuchów, starajcie się być w ruchu. I choć nie stalią osy, poczujesz się znakomicie i pełna optymizmu rozpoczniesz nowe życie. Napisała to pani Janka Piotrowska. I drugie, marsz do boju z nadwagą. Nie miota mną żądza złotego pieniądza i nie ma mą zachcianką być sławy kochanką. Nie jestem łapczywa na nowe aktywa i nie mam ambicji być kimś w koalicji. Ja tylko pragnę, żeby mój luby wreszcie schudł i nabrał znów tajfunów żagle, pięknych, smukły jak młody Bóg. Odwagi, panowie, odwagi! Z nadwyżką ciesk waszych precz! Już żony nie będą wam zgagi, kochanki ogniste jak piec. Ach, z ikrą, panowie, ach, z ikrą! Za hantle i jogging się brać! Niech mięśnie piwne wam znikną! Do boju z nadwagą marsz! Ach, z żarem, panowie, ach, z żarem! Wprzód męska niech pręży się pierś! Papucie, potomki, w kąt stare, bo trampki niezbędne i dres. Niech diety spełni się cud, gdy się z sadłem rozstajesz, w dam oku pojawia się chuć. Wytrwale, ach panie, wytrwale. Do pingu znacie wszak moc, bo bitwie z jestestwa nadmiarem z otylca Adonis twój chłop. Już dosyć, kochany, wystarczy. Tu lody ma, a tam Todd. Lecz on już na mnie nie patrzy. Za chudą maślany ślę wzrok. Ach, miłe panie, w te pędy do boju z nadwagą marsz. Mężowie nie będą już z rzędy, kochanek jak w szampanie gaz. Odważnie, ach panie, odważnie, wprzód damska niech pręży się pierś. Na kozły i równoważnie, skoro nie chcą superaty w kasie mieć. Ewa Mierzejewska. Dziękuję. Dobrze.